Siemano, siemano, witajcie kochani. Witam was tutaj na moim kanale dzisiaj. Dzisiaj postanowiłem troszeczkę porozmawiać. Zobaczymy wypowiedź na live Sylwestra Wardęgi. Sylwester Wardęga mówi tutaj odnośnie sytuacji, jaka jest obecnie w Fame MMA, odnośnie relacji z włodarzami Fame MMA, a także to, co najważniejsze, to zdradza nam wszystkim, dlaczego Denis Załęcki nie zawalczył na Fame MMA. Myślę, że warto to obejrzeć. Będzie ciekawy materiał. Zobaczmy sobie sami. Czyli teraz zaczynamy. Sylwester Wardęga i jego wypowiedź. Także jedziemy z tematem. Komentujcie, udostępniajcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Na razie. No ale zadzwoniłem się, mówiłem na spotkanie, ale dzisiaj też miałem telefon i sobie przegadaliśmy i ja nie wiem, jak ten telefon odbierać. Tylko żeby była jasność, ja dzisiaj nie tyle, że się trochę spiąłem z Rafałem, co sobie wymieniłem stanowiska z takim innym gościem, który tam dla Fejmu dużo robi, z tajemniczym Andrzejem. I mam wrażenie, że jedna strona nie do końca rozumie drugą stronę. I ja nie wiem, jak to będzie, powiem wam szczerze. Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Więc kurwa, się nic nie dowiedzieliście za bardzo. Z tego, co wiem, już też nie wiem, czy mogę to mówić. Jakby cały konflikt polega na tym... O, może tak. Wszyscy chcą na tym dobrze wyjść. tak powiem. Każda ze stron chce na tym dobrze wyjść. Trochę są obawy, że zawodnicy nagle zaczną rzucać jakieś, kurwa, swoje warunki, mimo że ja uważam, że i tak rzucali swoje warunki zawodnicy, no bo przecież za każdym razem było tak. No na przykład, okej, jak myślicie, czy federacja na przykład chciała zrobić panel, żeby był Polak i Szymon na jednym panelu? No raczej, kurwa, chciała, nie? No bo to by było atrakcyjne. Natomiast Polak nie chciał. I no, czyli można powiedzieć, że postawił warunek, że ej, ja nie chcę być na panelu z tą i z tą osobą. No mógł postawić, nie? Więc i tak zawodnicy stawiają warunki. Bardzo często. Kurwa, ja nie wiem. Ja właśnie chcę się spotkać, pogadać z nimi oko w oko, bo przez telefon to jest tak. Ja coś gadam, tu nagle ktoś mi przerywa. Ja mówię, proszę mi nie przerywać, tutaj nagle, kurwa, trochę mnie rozłącza, bo ja mieszkam w takim miejscu na Bemowie, że jest słaby zasięg i jest, kurwa, tak dziwnie przez telefon, nie? Bo to fajnie jest czytać emocje czyjeś, gdy się kogoś widzi. I ja na przykład, jeżeli będę czuł, że chłopaki już mnie nie lubią, no to też głupio jest pracować w takiej atmosferze, że wiecie, idziecie do roboty, a nie jesteście tam lubiani. I powiem tak, ja się tak czułem na ostatnim fejmie, że się czułem trochę intruzem, jak tam chodziłem. Nagle, tak jak mówię, została mi wycofana ta możliwość tam wejścia do szatni, mimo że nic złego nie zrobiłem i wyjątkowo nic... 10 razy mniej nagrywałem niż zazwyczaj. Ale być może to są tylko moje odczucia, że wiecie, jakby sobie tak... efekt, nie wiem, golema, że daje taką sobie jakąś tezę, że o, ten to chyba już mnie nie lubi, bo tak dziwnie na mnie patrzy i później nieważne co zrobi, to sobie to dokładam do tego jego obrazu. Więc może to są moje odczucia. Dzisiaj jak gadałem, no to tam mi mówią, że nasze... kurwa, sorry, jak ja mam wysoki cukier, to mi mózg inaczej działa i nie mogę łapać dobrze słów. To może naokoło pójdę. Że to, co się zdarzyło, to jakby nie ma wpływu na sympatie nasze, że dalej się, tak jak się lubiliśmy, to się lubimy, ale właśnie ja nie wiem, ja trochę czuję inaczej. I muszę właśnie z chłopakami się spotkać i przegadać. Też ja jestem gościem ambitnym, mam wrażenie, nie? I mi się właśnie jakieś tam rzeczy, ale też, żeby była jasność, ja nie mam pretensji do Fejmu. Bo też Bogsden mi kiedyś opowiadał, że go też wkurza, że on ma na przykład jakiś ciekawy pomysł,
A tam już jest tyle ludzi w tym fejmie, że te jego pomysły są w ogóle spychane od razu, wywalane i nawet nie jest to brane jakoś tam szczególnie, znaczy na pewno jest brane pod uwagę, ale no, że często jego pomysły nie przechodzą. I na przykład ja też uważam, że miałem czasem fajne pomysły, żeby jakoś tam fame coś dołożyć do fejmu fajnego. Później z perspektywy czasu wychodziło, że to są dobre pomysły, a one były skreślane od razu w zarodku, nie? Że nie, tak nie, bo tutaj będzie zaraz takie i takie coś, a później w ogóle wychodziło inaczej. I na przykład danego zawodnika czy zawodniczkę brała inna federacja i wychodziło, kurwa, boom, że w chuj ta federacja na tym zyskiwała. I ja później mówię, kurwa, no czemu nie my? Byłby to ciekawe, to ciekawe, to ciekawe by było dzięki temu. I to takie to jest, nie? I też chciałbym właśnie, żeby tak jakoś, bo się zacząłem czuć ostatnio też takim, kurwa, trybikiem, pracownikiem. Ja już mam 33 lata, ja bym chciał się czuć, że przynajmniej mam jakiś, nie że wpływ, ale że tam jakieś moje pomysły są brane pod uwagę, bo czasem uważam, że miałem fajne pomysły. Nie wiem, chociażby jak urozmaiciłem te face to face, nie, to ja nawet nikomu o tym nie gadałem, tylko kurwa mówię, idę kurwa, bo mi w ogóle to powiedzą, nie rób tak, rób normalnie, i w boxe później to zaczął robić też i fajnie. Ale są takie inne pomysły, że na przykład wziąć tego zawodnika, wziąć tego, to tak samo chyba było z Denisem, nie, że na przykład Nitro wpadł na pomysł, ej, weźcie Denisa do fejmu. Nie, nie, nie. I nagle się okazuje, że teraz by bardzo chcieli, bo zobaczyli, że w innej federacji to działa. I wiecie, o, chodzi o takie rzeczy, nie?